Filia Kompensy w Końskich świętuje swoje 20. urodziny. Z tej to okazji w hotelu Energetyk w Sielpi odbyło się uroczyste spotkanie szefostwa firmy z władzami powiatu i miasta oraz największymi i najlepszymi jej klientami. Najważniejszym gościem uroczystości był prezes zarządu Kompensy Franz Fuchs. Na wstępie spotkania kierownik filii Zbigniew Rurasz przedstawił krótką historię koneckiej Kompensy oraz obecnych na sali gości. Następnie głos zabrał pan prezes Franz Fuchs. Goście składali firmie i jej kierownikowi życzenia oraz wręczali upominki. Jubileuszowe spotkanie zakończył uroczysty obiad. Bardzo się cieszymy, że pan prezes odwiedził filię Kompensy w Końskich. Bardzo rzadko pan pewnie bywa w tak małych swoich podległych jednostkach. Na początek chciałbym panu zadać pytanie ogólne. Jak pan ocenia rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce? So first of all, I'm very happy to be in this small city. It's very beautiful area, and indeed it's seldom to go there. But if we have a 20-year celebration, I'm coming. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że jestem tutaj. To rzeczywiście jest mała miejscowość, ale bardzo prężna filia i bardzo się cieszę, że obchodzimy tutaj 20. rocznicę. Co uważa pan za największy sukces Kompensy przez ponad 20 lat jej działalności? What is your, in your opinion the biggest success of Kompensa over the last 20 years of activity? No, first of all that we exist 20 years. Pierwszym sukcesem jest samo to, że istniejemy przez 20 lat. Secondly that we have developed a very good strategy for the company for many many years. We have a very clear plan. For all the people know this. We have a very clear commitment with everybody. Po drugie to, że mamy bardzo jasną strategię, strategię, którą znają wszyscy pracownicy i strategię, którą udaje nam się z sukcesem wdrażać. We are fostering the know-how of our people, means we are training them and a little bit we can share the know-how between our group and here in Poland. And so we have very professional acting people. Dbamy także o kwalifikacje naszych pracowników, wspieramy je, staramy się naszych pracowników szkolić, a także dbamy o wymianę know-how pomiędzy spółkami w ramach grupy. And finally I can say that we have built up a very solid financial stability in our company. We belong to the top 3, 4, 5 companies in this market. And this is a super position and people like it in the meantime and we have a good spirit as a VIG and Kompensa or even other companies. Udało nam się także zbudować silną pozycję spółki na rynku. Jesteśmy jako grupa na 3., 4. miejscu w Polsce. To także wspiera takiego ducha i ludzie są zadowoleni, że mogą w takiej firmie pracować. That's it. This is our success. Trzecie pytanie. Jakie największe wyzwania stoją przed rynkiem ubezpieczeń i co i Kompensą w najbliższym czasie, w najbliższych latach? What is in your opinion the biggest challenge that is right now in front of the insurance industry and in front of the of Kompensa in the following years? First of all, that this political stability exists further and the economy in Poland is as good as it is now. Pierwsze wyzwanie to takie, żeby ta stabilność polityczna była utrzymana i żeby ekonomia w Polsce, sytuacja gospodarcza rozwijała się tak dobrze jak do tej pory. Then I think all our colleagues, competitors or partners of this industry have learned that if we not have the right price for our product, we will never ever exist on long term with some small or reasonable profit, especially motor business, we see this. Myślę także, że branża ubezpieczeniowa, nasi partnerzy i koledzy w tej chwili już mają świadomość tego, że bez osiągnięcia odpowiedniej, rozsądnej ceny za nasze produkty, branża nie będzie mogła utrzymać się z jakimiś rozsądnymi wynikami i zyskami. And the biggest change is what we have in front of us is motor business. It's OC business where people want to get more money if they have had some accidents. This is fully clear, but we cannot survive with 120 euro or 400 zloty premium. In Europe it is about 1000 premium. Oczywiście wyzwaniem jest to, że nasi klienci chcą otrzymywać coraz większe świadczenia za szkody, które się zdarzają. Jest to absolutnie zrozumiałe. Natomiast trudne jest to, nie da się tego zapewnić za 120 euro składki.
Yes. Jak pan ocenia rozwój filii w Końskich, tu gdzie jesteśmy dzisiaj, gdzie święcimy to dwudziestolecie, na tle innych placówek kompensy w naszym kraju, czyli w Polsce? How do you assess development of filia in Końskie, especially in comparison to similar other branches, filias that you have in Poland? We have not very many comparable filias. Mr. Ruraš, he is a very demanding and well-integrated person. I think we have nowhere else such a big market share in relation than here. Myślę, że nie mamy wielu filii, które byłyby porównywalne z tymi. Osoba pana Ruraża, która jest taką osobą, bardzo ambitną osobą, powoduje, że tutaj jesteśmy bardzo zakorzenieni i mamy bardzo duży udział w tym lokalnym rynku. Yeah. Ostatnie pytanie. Mieszka pan w Polsce już od kilku lat. Czy uważa pan, że Polska to dobry rynek dla zagranicznych inwestorów? You have been living in Poland for several years now. Do you think Poland is the good market for the foreign investors? First, I'm living here by 8 years now, and I'm happy to live in this country. Yes, Poland is a good country to invest for foreigners because it is politically more stable than other ones. It has a good legal environment, it has a good tax environment and has many good educated people. Tak, mieszkam w Polsce już od 8 lat i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Polska jest bardzo dobrym miejscem do inwestowania dla inwestorów zachodnich. Jest to kraj o stabilnej sytuacji politycznej, stabilnej sytuacji prawnej, gospodarczej i przyciąga coraz to nowe osoby z zagranicy. That's it. Dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że to była pierwsza, ale nie ostatnia nasza rozmowa. I mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy.